Ania z Zielonego Wzgórza, rozdział trzeci. Zdumienie Maryli Cuthbert. Gdy Mateusz otworzył drzwi, Maryla wybiegła szybko na jego spotkanie. Lecz kiedy wzrok jej padł na dziwaczne, małe stworzenie w ciasnej, brzydkiej sukience z długimi, ognisto-czerwonymi warkoczami i oczyma błyszczącymi radością, cofnęła się zdumiona. — Cóż to, Mateuszu? — wybuchnęła. — Gdzież jest chłopiec? — Nie było tam chłopca — odpowiedział Mateusz nieśmiało. — Była tylko ona. Wskazał dziewczynkę, przypomniawszy sobie dopiero teraz, że nie zapytał jej nawet o imię. — Nie było chłopca? — Ależ musiał tam być — nalegała Maryla. — Przecież prosiliśmy panią Spencer, by go przywiozła. — Tak, ale nie uczyniła tego. — Przywiozła właśnie tę dziewczynkę. — Pytałem zawiadowcy stacji. Musiałem więc zabrać ją do domu. Nie można było zostawić dziecka na pustym dworcu, nawet jeśli zaszła jakaś pomyłka. — A to paradne! — zawołała Maryla. Podczas tej rozmowy dziewczynka milczała, a spojrzenie jej krążyło od Maryli do Mateusza. Wyraz radości znikł z jej twarzyczki. Zdawało się, że nagle zrozumiała treść rozmowy. Rzuciwszy swą drogocenną torbę, zrobiła kilka kroków naprzód i załamała ręce. — Nie chcecie mnie! — krzyknęła. — Nie chcecie mnie dlatego, że nie jestem chłopcem. Powinnam się była tego domyślić, spodziewać. Nikt mnie nigdy nie chciał. Zawsze tak bywało. Powinnam była rozumieć, że to zbyt piękne, aby mogło się spełnić. Powinnam była wiedzieć, że mnie nigdy nikt nie zechce. Ale cóż ja pocznę? Rozpłynę się chyba we łzach. I uczyniła to. Opadłszy na krzesło, załamała ręce nad głową, potem ukryła twarz w dłoniach i zaczęła gwałtownie szlochać. Maryla i Mateusz spoglądali na siebie przerażeni. Żadne z nich nie wiedziało, co począć, co powiedzieć. Wreszcie Maryla przerwała milczenie. — Cicho, cicho! Przecież nie ma znowu o co tak rozpaczać. Nie ma o co? Dziewczynka szybko podniosła głowę, ukazując twarzyczkę skąpaną we łzach i drgające usta. Pani też płakałaby, gdyby będąc sierotą przybyła pod dach domu, który miał zostać jej rodzinnym domem. I nagle dowiedziała się, że pani nie chcą, bo nie jest chłopcem. O, to najtragiczniejsza chwila, jaką przeżyłam. Coś jakby uśmiech trochę leniwy, bo dawno zapomniany, złagodził surowy wyraz twarzy Maryli. Nie płacz tylko. Nie wyrzucimy cię przecież za drzwi dziś wieczór. Pozostaniesz u nas, dopóki się cała ta sprawa nie wyjaśni. Jak się nazywasz? Dziewczynka zawahała się na chwilę. Może by pani zechciała nazywać mnie Kordelią, rzekła pospiesznie. Nazywać cię Kordelią? Czy to nie jest twoje imię? Nie, zupełnie niezupełnie, ale chciałabym nazywać się Kordelią. To brzmi tak dystyngowanie. Nie pojmuję, o co ci chodzi. Jeśli nie nazywasz się Kordelią, jakie masz imię?
Anna Shirley, wyjąkała niechętnie właścicielka tego imienia. Ale proszę, niech pani nazywa mnie Kordelią. Wszak dla pani to jest obojętne, jak mnie będzie wołać, jeśli pozostanę tutaj niedługo. A Anna to takie nieromantyczne imię. Romantyczne czy nieromantyczne? Odburknęła prozaicznie Maryla. Anna to skromne i rozumne imię. Nie masz powodu się go wstydzić. Ja się go nie wstydzę, odpowiedziała dziewczynka. Tylko Kordelią więcej mi się podoba. Zawsze wyobrażałam sobie, że nazywam się Kordelią. A zresztą może w ostatnich czasach wmówiłam to w siebie. Kiedy byłam młodsza, wolałam imię Geraldyna, ale teraz jestem zdania, że Kordelią jest najładniejsze. Jeśli jednak pani chce koniecznie nazywać mnie Anną, proszę przynajmniej mówić Aniu zamiast Andziu. Myślę, że to wszystko jedno, rzekła Maryla z niedostrzegalnym uśmiechem, podnosząc imbyk z herbatą. O nie, to wielka różnica. To brzmi o wiele delikatniej. Wymawiając jakieś imię, widzimy je natychmiast przed sobą, jak gdyby było wydrukowane. Przynajmniej ja tak to odczuwam. Andzia wygląda ohydnie, Ania zaś o tyle bardziej dystyngowanie. Jeśli więc pani zechce nazywać mnie Anią, postaram się pogodzić z myślą, że nie noszę imienia Kordeli. A więc Aniu, nie Andziu, czy możesz nam powiedzieć, w jaki sposób zaszło to nieporozumienie? Prosiliśmy panią Spencer, by nam przywiozła chłopca. Czy w domu sierot nie było chłopców? Owszem, jest ich bardzo wielu. Lecz pani Spencer powiedziała wyraźnie, że państwo życzą sobie wziąć 11-letnią dziewczynkę. Wtedy przełożona uznała, że ja będę najodpowiedniejsza. Pani nie ma pojęcia, jak bardzo się ucieszyłam. Całą noc nie spałam z radości. Ach, dodała zwracając się z wyrzutem do Mateusza. Czemuż nie powiedział mi pan na dworcu, że to pomyłka i nie pozostawił mnie tam? Gdybym nie widziała białej drogi rozkoszy, ani jeziora lśniących wód, nie byłoby mi tak ciężko na duszy. O czym ona mówi? Spytała Maryla brata. Przypomina sobie szczegóły naszej rozmowy, podczas gdyśmy jechali, odpowiedział pospiesznie Mateusz. Idę wyprząc klacz, Marylo. Proszę cię, przygotuj herbatę, zanim powrócę. Czy pani Spencer wiązła jeszcze jakieś dziecko? Pytała dalej Maryla po odejściu Mateusza. Owszem, zabrała Lily Jones dla siebie. Lily ma zaledwie 5 lat i jest bardzo piękna. Ma ciemne, kasztanowate włosy. Gdybym ja miała kasztanowate włosy i była bardzo piękna, czy byście mnie także nie przyjęli? O nie, chcieliśmy chłopca, który by pomagał Mateuszowi w gospodarstwie. Dziewczynka na nic się nam nie przyda. Zdejm kapelusz. Położę go wraz z twoją torbą na stole w sieni. Ania posłusznie zdjęła kapelusz. Po chwili wrócił Mateusz i zasiedli do wieczerzy. Ale Ania nie mogła nic przełknąć. Na próżno dziobała jak ptaszek chleb z masłem i marmoladą jabłkową, podaną na szklannej podstawie. Widać było, że nie może przełknąć ani jednego kęsa. — Ale ty nic nie jesz — zauważyła Maryla, rzucając Ani surowe spojrzenie, jakby za jakiś czyn godny nagany. — Nie mogę. Wpadłam w otchłań rozpaczy.
Czy pani miałaby ochotę do jedzenia, gdyby pani wpadła w otchłań rozpaczy? Nie mogę na to odpowiedzieć, bo nigdy tam nie byłam, odrzekła Maryla sucho. Ach, pani nie była. A nigdy nie próbowała pani tego sobie wyobrazić? Nie, to też nie. W takim razie przypuszczam, że pani nie może zrozumieć tego uczucia. Jest ono bardzo nieprzyjemne. Gdy się wtedy próbuje jeść, coś staje w gardle i nie można nic przełknąć, nawet czekoladki. 2 lata temu jadłam czekoladkę. Było to coś przepysznego. Odtąd często śniłam, że mam całą torbę czekoladek, lecz zawsze, ilekroć sięgnęłam po pierwszą, budziłam się. Przecież nie będziecie się gniewali o to, że nie jem. Wszystko tutaj jest doskonałe, ale jednak nie mogę. Jest pewnie zmęczona, stwierdził Mateusz, który od chwili powrotu ze stajni nie wyrzekł ani słowa. Najlepiej byłoby kazać jej pójść spać. Maryla myślała właśnie nad tym, gdzie Ania mogłaby spędzić noc. Przygotowała dla oczekiwanego chłopca izdebkę obok kuchni. Lecz pomimo, że był to kąt czysty i jasny, nie wydawał się odpowiedni dla dziewczynki. Wobec tego, że o przyjęciu takiej bezdomnej istoty w gościnnym pokoju nie mogło być mowy, pozostawał tylko wychodzący na wschód pokoiczek na facjatce. Maryla zapaliła świecę i kazała Ani pójść za sobą, co też dziewczynka uczyniła, zabierając po drodze swoją torbę i kapelusz. W sieni było nienagannie czysto, a pokoik na górze, w którym się Ania znalazła po chwili, wydawał się jeszcze czyściejszy. Maryla postawiła lichtarz na małym, trójnożnym stoliku i odgarnęła kołdrę z łóżka. Masz pewnie koszulę nocną? Spytała. Ania skinęła głową twierdząco. Owszem, mam dwie. Przełożona mi je uszyła. Są strasznie wąskie. W domu sierot nigdy nie ma niczego pod dostatkiem. Wszystkiego jest skąpo. Więc też i szyje się oszczędnie. Przynajmniej w takim ubogim przytułku, jakim jest nasz. Nie cierpię krótkich i ciasnych nocnych koszul. Ale przecież można w nich równie przyjemnie śnić, jak w ozdobionych haftami i obszytymi koronką wokoło szyi. To jest jedyna pociecha. Tak, ale rozbierz się jak najprędzej i kładź się do łóżka. Powrócę za 5 minut zgasić świecę. Nie byłabym spokojna, gdybym to tobie poleciła. Mogłabyś zaprószyć ogień. Po odejściu Maryli Ania rozejrzała się ciekawie wokoło. Białe, otynkowane ściany były tak boleśnie nagie i smutne, jak gdyby same litowały się nad swym ubóstwem. Podłoga była także goła, tylko po środku leżała okrągła, pleciona mata, jakiej Ania nigdy dotąd nie widziała. W jednym kącie pokoju znajdowało się wysokie, staroświeckie łóżko o 4 ciemnych słupach, przeznaczonych do zawieszania kotary. W drugim kącie trójnożny stolik, a na nim czerwona, aksamitna poduszeczka do szpilek, dość twarda, by złamać ostrze najgrubszej z nich. Nad stolikiem maleńkie, podłużne lusterko. Pomiędzy łóżkiem a stolikiem mieściło się okno, przybrane u góry śnieżno-białą, muślinową falbaną, na wprost okna zaś umywalka. Od całego tego pokoju wiał przerażający chłód. To też przejął on biedną Anię do szpiku kości. Szluchając, szybko zrzuciła z siebie ubrania, włożyła ciasną nocną koszulę i wskoczyła do łóżka, aby, zatopiwszy twarz w poduszce,
naciągnąć kołdrę aż na głowę. Kiedy Maryla powróciła, by zabrać świece, rozrzucone po podłodze rozmaite części ubogiego ubrania i wzburzona pościel były jedyną oznaką czyjejś obecności w pokoju. Spokojnie podniosła ubrania Ani, złożyła je w porządku na niskim, żółtym krześle, wzięła świecę do łóżka. Dobranoc, rzekła jakimś dziwnym głosem, w którym jednak nie czuć było niechęci. Blada twarzyczka Ani i wielkie jej oczy wyjrzały natychmiast spod kołdry. Jak może mi pani mówić dobra noc, wiedząc, że będzie to najgorsza noc, jaką kiedykolwiek przeżyłam, rzekła z wyrzutem. Po czym znowu zniknęła pod kołdrą. Maryla powoli zeszła do kuchni i zaczęła zmywać naczynia po wieczerzy. Mateusz palił fajkę, niewątpliwa oznaka zafrasowania. Palił rzadko, bo Maryla nie lubiła tego, nazywając używanie fajki złym przyzwyczajeniem. Nieraz jednak pozwalał sobie na ten wybryk, na co siostra patrzała wówczas przez palce, uważając, że każdy mężczyzna musi się jakoś wyładować. Tak, ładna historia, rzekła gniewnie. Przez posły wilk nie tyje. Prawdopodobnie służący Roberta Spencera przekręcił treść naszej prośby. Jutro jedno z nas musi pojechać, żeby rozmówić się z panią Spencer. Dziewczynkę należy odesłać do domu sierot. Tak sądzę, odpowiedział Mateusz bez przekonania. Sądzisz? Czy nie uważasz tego za konieczne? Wiesz, Marylo, to jest bardzo miłe stworzenie. Naprawdę. Przykro jest odsyłać tę dziewczynkę, kiedy tak bardzo pragnęłaby tu pozostać. Ależ, Mateuszu, czyż twoim zdaniem powinniśmy ją zatrzymać? Zdziwienie Maryli nie byłoby większe, gdyby jej spokojny brat wyraził chęć chodzenia na głowie. Nie, nie, nie zupełnie, wyjąkał Mateusz, nie wiedząc, jak wybrnąć. Uważam, że nikt nie może żądać tego od nas. No, pewno. O czym właściwie byłaby ona dla nas? Może my bylibyśmy czymś dla niej, Marylo, powiedział Mateusz nieoczekiwania. Mateuszu Cuthbert, zdaje mi się, że to dziecko zaczarowało cię. Widzę, że pragniesz je zatrzymać. Wierzaj mi, że to bardzo ciekawa istota, przekonywał Mateusz. Gdybyś ją słyszała rozprawiającą, kiedyśmy wracali z dworca. O, mówić ona potrafi. Od razu to poznałam. I to wcale dobrze o niej nie świadczy. Nie lubię dzieci, które dużo mówią. Nigdy nie pragnęłam dziewczynki z przytułku. A gdybym miała wybierać, to w każdym razie nie tego rodzaju. Jest w niej coś, czego nie rozumiem. Nie, odeślemy ją tą samą drogą, jaką przybyła. Może wynająłbym francuskiego chłopca do pomocy w gospodarstwie, a ty zatrzymałabyś się do towarzystwa, rzekł Mateusz. Nie potrzeba mi towarzystwa, odbruknęła Maryla szorstko. Nie mam zamiaru zatrzymywać jej. Zrobisz tak, jak sama zechcesz, odpowiedział Mateusz, wstając i odłożył fajkę. Idę spać. Dobranoc. Mateusz wyszedł. Wkrótce i Maryla ze zmarszczonym czołem, pozmywawszy naczynia kuchenne, udała się na spoczynek. Na facjatce zaś piętro wyżej leżało samotne, bezdomne, spragnione miłości dziecko, które gorzki płacz ukołysał wreszcie do snu.